Nie mamy boosta. Ale... RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj zagramy sobie rankę do jedynki. Generalnie zbliżamy się powoli do Grand Championa, co? Do SSL-a. Brakuje nam chyba 4 wygranych do wbicia SSL-a. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Prawdę mówiąc, ostatnio nie mam formy na rokecie. Dlatego też myślę, że tylko na tych jedynkach będę dobijał Supersonika. Chyba, że jakoś pewnego dnia dobrze pójdzie na dwójkach na przykład, to też byśmy mogli podbić. No i generalnie dzisiaj, tak jeszcze słowami wstępu mówię, ale będzie bardziej tryhardowy odcinek, bo część z was zarzucało, że są zbyt casualowe komsy i tak dalej, że nie ma takiej pełnej spiny na tych odcinkach, to dzisiaj będzie. Będzie oczywiście mówienie, co robię w ramach Progress League, ale będzie też spina. Dobra, on nie ma flipa, więc podjeżdżam na pełnej. Sobie patrzę, co on robi. Tutaj zbiorę boosta i jesteśmy bezpieczni. Dobrze by było go zniszczyć, ale się nie uda. Tutaj zdropiłem piłę, żeby nas nie zchallenge'ował łatwo. Nie mam boosta, więc powinienem stąd spierdzielać jak najszybciej. Fake. Dobra. Skaczę jak najwyżej? Nie no, dałem się przebić. Tak naprawdę mogłem to obronić, bo zrobił bardzo słabe. Nawet nie wiem, czy to miał być air dribble bump. Jeżeli tak, to zrobił to w miarę słabo i tak nie obroniłem. Dobra. Spróbujmy. No, spróbujmy też air dribble bumpa. Niestety nas ładnie w czas wyskoczył i wysoko poleciał. Mogłem coś zmienić, jak już widziałem, że leci. Ale mniejsza, przegrywamy 2-0. Zaraz to nadrobimy, także nie ma problemu. Na jedynkach pada pełno bramek. Dobra. Znowienie. Oj. Dobra. Przebiję to byle nad bramkę. Tutaj wylew z mojej strony. On trafił. Dobra, niestety musimy to ponadrabiać. Naprawdę bardzo intensywnie. Dobra. Poki coffee goal dla dobrego startu. Niestety zdążył się zrecoverować. Ja tutaj go potakuję. Okej, proszę. Niestety nie wejdzie. Wezmę sobie tego boosta. Wezmę też tego boosta. On nas chciał zniszczyć. Za późno odskoczyłem i tak by nas zniszczył, ale to nic nie dało. Fliknę nad nim demo. Nie ma demo, ale mamy bramę? Dobra, już myślałem, że on to jeszcze obroni. Byłaby masakra, jakby to jeszcze zdążył wybronić. Ale nie zdążył, więc lecimy do kolejnego znowienia. Okej. Ładny kick-off. Zbierzmy sobie jeszcze 12, żeby mieć coś do zrobienia właśnie flika lepszego. I 3-2. Tak jak mówiłem, trochę źle weszliśmy w ten mecz, ale nadrabiamy. Zrobię sobie fejka. No czemu by nie? On niestety w miarę przewidział, ale kopnę wysoko nad bramkę. Aj, nie podoba mi się, że jest w miarę zachowawczy. Znowu to przebiję tylko. I tu lecę na pełnej, wywalam. Jakoś spróbuję zebrać boosta, nie da rady raczej. Bumpa też nie zgarnę, to się cofam po dwunastkach. Zbiorę jakieś przyspieszenie, nie challenge'uję go na razie. Szkoda, że sety nie dało. Bez sensu, że się oddalam, daj mu... No, bez sensu, że dałem mu właśnie pozycję wolną. Tak pojechałem po tego boosta jak głupek. Nie powinienem mu zostawiać pozycji wolnej, ale zostawiłem, więc to jest oczywiście mój błąd. Nikogo innego. Bo kogo innego mógłby być to błąd, jak to są jedynki. Okej. Wezmę boosta, wezmę piłę, zagramy sobie do lewej. I luta? Niestety nie w bramę, ale to dobrze wybił. Tutaj naprawdę trzeba pochwalić przeciwnika, że to dobrze zrobił. Dobra. Ja sobie fejknę. On jest mega daleko. Prejumpowo tak jakbyśmy na sufit lecieli. Trochę za dużo boosta zużywam. Nawet nie trochę, tylko bardzo dużo. Znowu mu zostawiam miejsce. A challenge'uję na raz. Właśnie dlatego, żeby właśnie w przyszłości się tego już spodziewał. I żeby nie czuł się tak pewnie. A tutaj mamy brameczkę z Afryka. Warto tak czasami w meczu pokazać, że nie jesteśmy bardzo schematowi. Kopnę wysoko, żeby miał ciężko do wybicia. Niestety przyjął się to idealnie. Nie miał ani trochę ciężko. Tutaj skoczek narciarski, aby się znowu przestraszył. Myślę, że go challenge'ujemy.
To nam trochę oddał piłę, ale nie wykorzystałem tego za bardzo. Kopnę sobie, mamy boosta. Nie mamy boosta. Ale fliknę w zasadzie idealnie na zero. Dobra, 4 do 4. Ten flik był bardzo fajny, zważywszy na to, że nie mieliśmy przyspieszenia. No i co, w końcu wyrównaliśmy. Jazda na pełnej teraz. Słaby kick-off, na pełnej się cofamy. To nie powinno stanowić problemu, dokładnie. Nie miał kąta. Ja fliknę. Może nawet zdążę strzelić. Dobra, 5 do 4. Jest cudnie. Naprawdę jestem zadowolony, że to nadrobiliśmy. No tak, w zasadzie on nam zostawił pustą bramkę, głupio. Okej. Kick-off już robi mnie takie złe. On zrobił fajny, właśnie to jest wave dash kick-off. No, nie wiem czemu o tym powiedziałem, ale zrobił po prostu wave dash kick-offa, czyli użył na początku jednego jumpa, żeby mieć go do dyspozycji, żeby tak mógł właśnie fajnie przyspieszyć potem. Teraz nie zrobię fake'a, bo ostatnio się spodziewał i już nas tu przewidział. Okej, jest bardzo daleko od nas. Wykopię coś takiego. Pamiętajmy, że on ma powoli presję czasu. Ja temu pozwolę opaść. Znowu pozwolę opaść. On musi do nas podjechać. Znowu pozwolę opaść. I wybijamy to? Dobra, dobra. Trochę piła stracona, głupio. Mogłem to zdecydowanie lepiej zrobić. Ale może nie brama? Dobra, nie tracimy bramy. On się jeszcze wywalił dodatkowo. Ja sobie niego objadę. Będzie nas chyba na raz chciał zrushować, dlatego kopnę w ten sposób. Nie trafiłem w bramę, ale... jest ok. Tutaj go podemujemy. Jak nie, to sobie zagramy do boku. Tutaj nie mogę z tego skakać, ale tak podlecę, jakby chciał nas challenge'ować, żeby tego nie mógł zrobić. I nam zostawił pustą bramę. Ała, a ja tego nie wykorzystałem. Nie. Nie trafił, dobra. Albo trafił. Nie wiem, czasu nie ma. Co tu się stało? Jaki wylew na zakończenie? Dobra, matko boska, widzicie jak teraz grałem na tych rangach. Znaczy ja jestem na tej randze, więc wiadomo, że nie może być za dobrze, ale no totalny wylew na zakończenie. Ale mi to tam nie przeszkadza, meczek wygrany. No i dobra, drugie spotkanie. Inny przeciwnik, co nie jest takie oczywiste w sumie na wyższych rangach. Ale mamy innego przeciwnika, więc na pewno fajnie. Mam nadzieję, że zagramy, że będzie przynajmniej tak samo dobre spotkanie, albo nawet lepsze. Dobra, mamy opena, fajnie go przebiłem, tak trzymałem blisko siebie piłkę, żeby właśnie móc tak dziubnąć ją do góry. Okej. Okay. Kick-off. Gdzie on jest? Tam jest. Zabiorę sobie na boosta. Nie, bez sensu, powinienem od razu jechać strzelić bramę. Nie bierze, nie brać tego boosta. Teraz jest bardzo ciężko, ale zchallenge'uję to jakoś. Dobra. Stoję w bramie, jakby chciał właśnie tak uderzyć. Byliśmy na to gotowi, podskakuję, żeby nie dostać demo. Fejkuję jumpem. I zostawiłem opena, ale to było beznadziejne z mojej strony. Źle spojrzałem, w sensie zostawiłem na chwilę piłkę poza polem widzenia. I sobie źle policzyłem w głowie, gdzie ona będzie się znajdowała. Dobra, mniejsza, wygrywamy to. Jest kick-off wygrany. Ja to biorę od razu tutaj. I strzał w okienko. Okej, okay, idealnie. Tak jak się to powinno zrobić, tak to zrobiłem w tej chwili. Mogę się uśmiechnąć, jakkolwiek to brzmi. Okej, okay, słabe wznowienie. I tracimy gola. Zdarza się i tak. Mamy piłę do boczku. Ważne, żeby uderzyć w ten taki corner, aby ta piłka poszła od naszej bramki. Tutaj niepotrzebnie zbieram tego boosta w sumie, bo trochę nas to spowalnia. Natomiast nie ma tragedii. Okej, okay, on się wywalił i mamy 3 do 2, dobra, 3 do 2 dla nas, fajnie trzymaliśmy presję. Wcześniej robiliśmy już kick-offa, fejka. Dobra, zrobimy znowu w razie czego. On znowu nam oddał, następnym razem już nie zrobimy chyba. Mamy dużo czasu, to sobie trzymamy tę piłę. Czuję, że nas może na raz zaraz tak zrushować. Kopnę sobie w ten sposób. On ma mega niewygodnie. Spróbujemy, jakbym to liczyłem, że się uda tak przyjąć kozacko. Nie udało się, ale dalej mamy w miarę spoko sytuację. Okej. Okay. Na maksa do góry. Dobra, przeskoczył naszą bramę. I wave dash, jaki gol? Chyba słupek, dokładnie. Niestety, nietrafione. Ustawiam się tak, żeby do nas w razie czego mógł kopnąć. Nie, bez sensu, że na to skoczyłem. Widziałem, że on to jeszcze może tyknąć.
A jak nie ma takiej 100% szansy, to nie powinienem na to lecieć. No to była głupota. Tym bardziej, że wygrywałem. Dobra, mniejsza. Liczyłem, że będę miał darmową bramkę. Teraz ważne, żeby po tym wznowieniu nie stracić. Nie chcę tam wjeżdżać do koronera. Okej, fajnie przybita. A strzelmy, może wejdzie. A jak nie, to go raszujemy tutaj, żeby spróbować go zdymować albo zabrać boosta. On nie ma przyspieszenia, przynajmniej nie powinien mieć. Teraz już nie ma na stówę. Teraz już ma na stówę. Ja się walnąłem w bramę, najgorzej. Okej, nie trafił. Nie dobiję tego za szybko. Dokładnie. A teraz jesteśmy... Mamy lipę. Okej, nie panikujemy. Dobra, do boku. Spokojna krew. Zbierzmy sobie jeszcze 12. Zagrajmy mu za plecy. Tą 12, w sensie setkę zbierzmy. Aj, dostaliśmy potężnego bumpa niestety. Liczyłem, że nam się uda to zebrać i nie dostać bumpa, ale dostaliśmy. Okej. O! Wygrane wznowienie, flick i 4 do 4. Tego potrzebowałem. I znowu. Tym razem nie zawaliłem flipa. Zbierzmy boosta przed nim. Raszujmy, żeby tam nie zebrał. Zniszczmy go! Dokładnie i jak najszybciej. Jak najszybciej. Zrobiłem to giga wolno, natomiast przynajmniej skupiłem się na fliku, żeby był potężny i zadziałało. A pojedźmy do wznowienia. Ostatnio chyba fejkowaliśmy. No teraz pojedźmy. Zabieram do góry. Bumpik, bruzówka. Pozdrawiam cię, Bruce, jak oglądasz. To dla ciebie. Dobra. No defa. Fajnie. Nie ma co narzekać. O, kontratak, proszę, jak najszybciej. Podskakujemy, żeby nie dostać demo, strzelamy. 7 do 4, jest dobrze, naprawdę. Może i dzisiaj bardzo mało gadam i gadam bardzo mało. No po prostu słychać chyba, że się staram, że się skupiam na graniu, a nie na gadaniu. Okej, tutaj zbieramy boosta na pełnej. Nie będę go bardziej podjeżdżał. Już wystarczająco opena zostawiam. Fajnie zblokowane. Cofnąłem się, żeby nie dostać bumpa. Tutaj na 50 jadę. Tu muszę to wywalić przed tym, jak to strzeli. Tu znowu wywalam, żeby po prostu czas kupić. Tutaj nie mogę jechać po tego boosta, tylko muszę to wygrzmocić. O, nie trafił, gituwa. Nie zbieramy znowu setki z cornera, tylko strzelamy opena. To byłoby wielkim błędem. Wiem, też mnie nawet kusiło w tej sytuacji, a jakbym pojechał, to bym się potem wściekał, bo bym prawdopodobnie nie zdążył potem podjechać do piłki. Zawsze piłka ponad boost. Dobra, wydaje mi się, że ten mecz może być wygrany mimo wszystko, chociaż 4 bramki przewagi na jedynkach nie jest jakaś giga przewaga. Zbierzmy sobie boosta, nie będę tam podjeżdżał. Wygrywamy wysoko. Przede wszystkim wygrywamy. To nie chcę go challenge'ować jakoś niepotrzebnie i za dużo czasu mu dałem, znowu za dużo swobody. No i po prostu nie czuł się zagrożony, poleciał na air dribble, po prostu na air dribble, potem to zblokował. Następnym razem chyba go naraz zraszuję, tak prawdę mówiąc, mam taką ochotę. Teraz w ogóle się tego nie bał, że go zraszuję, więc myślę, że następnym razem może to też go zaskoczyć. On sobie odjeżdża, dlatego też nie będę tego uderzał od razu, teraz to uderzę, wysoko. I do bramy, 9-5, dobra, jest, bardzo fajnie dzisiaj gramy, jestem naprawdę skupiony, jestem zadowolony z tego, że pomimo, że mi ostatni nie idzie, to tutaj w miarę wygrywamy spotkanie. Okej, znowu pojedziemy do kickoffa, nie jest potężnie przegrany, mamy boosta, mamy wszystko co trzeba. On już nie ma co robić, dlatego ja tutaj jadę tak po prostu, żeby go pownerwiać, przebijam piłę, bo nie ma czasu. No i wygraliśmy to spotkanie, nie ma matematycznie możliwości, żeby on to nadrobił. Możemy tutaj, nie wiem, potrzymać piłę w górze. Sobie fliknijmy do tyłu, zerowa sekunda, celebracja. I oczywiście zachęcam was do napisania, co sądzicie o takim bardziej tryhardowym Progress League'u. Czy taki wolicie rzeczywiście, bo słyszałem głosy, że takie coś by się przydało. No, jak widzicie, wbiliśmy nawet dywizję czwartą, więc już jesteśmy naprawdę blisko Supersonika. Ale chyba najistotniejsze jest to, że graliśmy całkiem dobrze. No, jesteśmy 13 MMR-ów od Supersonika, czyli najbliżej w... No nie najbliżej w tym sezonie, bo w placementach już go miałem. Myślę, że jeżeli utrzymamy formę, to niedługo będzie na
na odcinku wbijany, bo chcę to wbić oczywiście na odcinku, żeby było fajnie. A dzisiaj już bez przedłużania, zapraszam do zostawienia suba i łapki. Elo, elo.